diaboliczne, tajemnicze, słodkie. Nie umiemy żyć z nimi, ani bez nich. To nie to samo, co pies. Często nie mamy pojęcia, dlaczego robią różne dziwne rzeczy. Koty wyprawiają rzeczy dziwne i śmieszne. Chyba po prostu się bawią. Czyżby nasi uroczy goście tak naprawdę byli drapieżnikami? Pazury służą do przytrzymywania ofiary. Chcecie wiedzieć, o czym myśli wasz kotek, a więc patrzcie i uczcie się. Dzikie oblicze kotów. Nasze domy, nasze zasady? Nie do końca. Czasami to kot wydaje się rządzić. Jakby nas znał, i to lepiej niż my jego. Koty zdają się żyć wedle własnych reguł, ale to nie znaczy, że robią to złośliwie. Nie ma czegoś takiego jak zły kot. Choć czasem tak się wydaje. Różne zachowania przejawiane przez koty w domach wynikają z tego, że umieszczamy je w określonym otoczeniu. Wspinanie się na zasłony, drapanie mebli. Nieudomowione koty często korzystają z pazurów, znakują teren, odreagowują stres, ostrzą pazury. Żyjący na swobodzie kot musi bronić swojego terytorium. Jeśli ktoś ma drogie meble, nie powinien mieć kota. Drapanie jest dla kotów naturalne. Mają na łapach gruczoły zapachowe. Mówią w ten sposób: tu byłem. Zostawiają swoją wizytówkę. Takie chemiczne ogłoszenie. Lubią się tarzać w różnych rzeczach, nadawać im swój zapach. Może w dżungli to się sprawdza, ale koty domowe nie żyją w dżungli. Tyle, że ich DNA tego nie wie. Na kanapie siedzi dzikie zwierzę. Żyjemy pod jednym dachem z łowcą, który nadal słyszy zew natury. I właśnie to sprawia, że czasami niełatwo jest żyć z naszymi pupilami. Lili to kotka z pazurem. Atakuje swoich i obcych. Behawiorystka Michelle Nagel-Schneider chce pomóc właścicielom. No co malutka? Zaniepokoiła się. Oblizuje pyszczek w charakterystyczny sposób. Jej ogon drga. Widać, że czuje napięcie. Znawca zagadnienia wie, że ogon Lili wiele mówi. Jej przodkowie uprzedzali w ten sposób, że są gotowi do ataku. Lili, spokojnie. Ona się boi, więc kieruje agresję na ciebie. Próbuje zaatakować, ugryźć. Czyli próbuje zyskać bezpieczeństwo. To instynkt przetrwania. To nie jest zły kot. To normalne zachowanie w przypadku żywo reagującego kota, który nie został nauczony życia w grupie. Wiele jest takich kotów. Reagują na wszystko, są niespokojne. To zachowanie typowe dla dzikich kotów. Koty dają nam znać, że chcą mieć spokój. Syczą, stroszą wąsy do przodu, szykują się do ugryzienia. Niektóre napinają mięśnie, od razu widać, że ktoś nadmiernie przedłużył zabawę. A jeśli przestaniesz ją głaskać? O, ten pomruk to ostrzeżenie. W ten sposób powiedziałaby innym kotom, by dały jej spokój. Możliwe, że jeśli przestaniesz ją dotykać, ona przestanie ci grozić.
should stop. Oh. Okay. No, are you okay? Oh, there she goes. Once their fear button. Gdy kot zacznie się bać, nie zawsze można go uspokoić. Koty nie posługują się naszym językiem, więc jeśli chcemy się dowiedzieć, o czym myślą, musimy się nauczyć odczytywać dawane przez nie sygnały. Hey. Weźmy na przykład słynną kocią ciekawość. Koty wiecznie coś tropią. What are you doing, big competitors? Niech ktoś wypuści kota z worka. Oh no. Czasem wpadają też do wody, albo się w niej chlapią, choć wiadomo, że nie znoszą być mokre. Woda przyciąga niektóre koty, zwłaszcza jeśli płynie z fontanny czy kranu, bo wtedy połyskuje, wiruje. Koty instynktownie rozpoznają słodką wodę, szukają jej źródeł. Właściciele często nie zdają sobie sprawy, że dzikie koty wolą pić wodę z dala od swej zdobyczy. Koty domowe traktują karmę jak zdobycz. Mogłyby nią skazić wodę. Żyjące na swobodzie koty przeszukują swe otoczenie w poszukiwaniu pożywienia, innych kotów czy wrogów. Koty domowe mają co jeść, więc czasem rezygnują z tradycyjnych kocich przysmaków. Nie wszystkie zachowania są instynktowne. Niektórych, na przykład tego, że psy to wrogowie, mały kot uczy się od matki. Jeśli kociak za wcześnie straci z nią kontakt, wydarzy się to. Izzy to doświadczona mama, kotka syberyjska. Właśnie urodziła swój trzeci miot. Tuż po narodzinach zrobiła coś dziwnego. Zjadła łożysko. Dlaczego? Gdy udomowiony kot urodzi młode, zje łożysko tak jak dzikie koty. To instynkt samozachowawczy. Zapach łożyska mógłby przyciągnąć drapieżnika, który mógłby zjeść małe. Na swobodzie pozbawione opieki matki kocięta nie przeżyłyby. Przez pierwsze 3 tygodnie życia są bezbronne i ślepe. To matka musi zapewnić im ochronę. Izzy wie, że musi trzymać je razem. Nie tylko dlatego, że tak łatwiej jest ich pilnować. Noworodki nie umieją odpowiednio regulować temperatury ciała, więc na swobodzie nie trudno by było o wychłodzenie. A razem jest im cieplej. Po 5 tygodniach śpiące kuleczki zamieniły się w rozbrykane kotki, które znamy i kochamy. Ale ich słodkie zabawy mają poważny cel. Kotki muszą się nauczyć polowania. Muszą przećwiczyć różne wzorce motoryczne, które pozwolą im zostać skutecznymi myśliwymi. Skradanie się i pościg, ugryzienia, skok i ugryzienie, ugryzienie śmiertelne. Wszystko to trzeba dopracować. Koty domowe, tak jak lwy, tygrysy czy lamparty, to mięsożercy. Dziś większość mięsa dostają z puszek, ale dysponują tymi samymi narzędziami, dzięki którym ich dzicy kuzyni stoją na szczycie piramidy troficznej. Oto zwierzę wyposażone w typowy dla drapieżnika zestaw narzędzi. Ma pazury, którymi chwyta ofiarę, i kły, którymi może się wpić w jej kark.
to niezwykle skuteczni myśliwi. Naukowcy sądzą, że w samych tylko Stanach koty zabijają co roku miliony ptaków i ponad miliard małych ssaków. I nawet jeśli kot nie może chodzić na łowy, nadal zachowuje się jak łowca. Kiedy kot siedzi na parapecie i widzi ptaka, do którego nie może się dostać, kłapie zębami. To przesadzona forma reakcji na widok niedoszłej ofiary. Kot czuje, jakby miał ją w zębach i zaczyna gryźć. Udomowione koty nie muszą już polować, by przeżyć, ale nadal kochają pościgi. Najważniejszy wrodzony instynkt u kotów to potrzeba ścigania ofiary. Jeśli kot je upolowanego przez siebie ptaka, a tuż obok trzepoczą cztery inne, zdarza się, że przerywa jedzenie, zabija pozostałe ptaki i dopiero wtedy wraca do jedzenia. Niektóre koty chwytają wszystko, co się rusza. Owady, wiewiórki, nawet przedmioty nieożywione. Ale koniec pościgu to niekoniecznie koniec tej historii. Sparky, bawisz się z dechłą myszą. Sparky, myśli morderco. Koty bawią się jedzeniem. Można powiedzieć, że w kotka i myszkę. Tyle, że to wcale nie zabawa. Polowanie jest ryzykowne nawet dla doskonałego myśliwego. Ofiara może przed śmiercią ukąsić czy użądlić. Koty bawią się więc z ofiarą, by ją zmęczyć. I zabijają dopiero, gdy ta całkiem opadnie z sił. Tak jest znacznie bezpieczniej. W USA 2/3 kotów domowych nie wychodzi nigdy na dwór. Jeśli jednak uda im się wydostać, mogą przemierzać wielkie odległości. W Anglii pewna grupa znalazła się pod obserwacją. Chcemy wiedzieć, dokąd chodzą, kiedy mogą o tym same decydować. I co robią, gdy dotrą do celu? Może dzięki temu lepiej zrozumiemy to, co robią, kiedy są w naszych domach. Nadajniki GPS pomogą śledzić każdy koci krok. Kamery zamontowane na obruszkach pozwolą nam oglądać miasto z kociej perspektywy. Strategicznie rozmieszczone kamery noktowizyjne pokażą nam koty od nieznanej strony. Na początek niezbyt rozgarnięty Bootsy i jego siostra Jinxie. Klapka w drzwiach została zamontowana już jakiś czas temu. Wypady na dwór to dla Jinxie zwykła sprawa. Bootsy to co innego. Nocą odzywa się zew natury. Jak ich dzicy kuzyni, koty domowe polują nocą. Być może nawet nie czują głodu, po prostu muszą ruszyć na łów. Wędrują do późna, choć potencjalne niebezpieczeństwo może czekać tuż, tuż. Wędrówki są dla kotów tak naturalne, że aż trudno zrozumieć, czemu w ogóle zaczęły mieszkać z ludźmi. Przyjrzyjmy się historii kotów domowych. Wszystkie koty mają charakterystyczne DNA. To dzięki niemu prześledzimy ich ewolucję. Przodków kota domowego można zidentyfikować dzięki markerom genetycznym.
Musieliśmy zebrać próbki DNA kotów z całego świata. Udaliśmy się na Bliski Wschód, do Azji i Afryki i opisaliśmy je genetycznie. Z badań wynika, że wszystkie udomowione koty mają jednego wspólnego przodka – Felis sylvestris libica, kota nubijskiego, nazywanego też żbikiem afrykańskim. Wygląda znajomo? Wszystko przez to, że około 10 tysięcy lat temu kot ten znalazł się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Uważamy, że koty domowe wzięły się od kotów żyjących na wschodzie, na żyznych obszarach dzisiejszego Iraku, Turcji i Syrii. Udomowiły się tam, bo właśnie tam ludzie zaczęli uprawiać ziemię. Gdy zostaliśmy rolnikami, zaczęliśmy przechowywać ziarno, które przyciągnęło myszy. Koty wpadały na darmowy posiłek. I niedaleko już było od wskoczenia na kolana jakiegoś poczciwego człowieka. Proces udomowiania kotów różnił się od oswajania innych gatunków. W pewnym sensie koty udomowiły się same, jakby chyłkiem wślizgnęły się nam do domów. Myślę, że to one wyszkoliły nas na swoich opiekunów. Żaden inny gatunek nie wykonał takiego przeskoku. Od łowcy samotnika do towarzysza ludzi. Świadczy to o kociej zdolności do adaptacji. To zwierzę, które jest łowcą, ale jest w stanie być i padlinożercą. A przy tym gotowe jest tolerować nas i nasze środowisko z całym jego hałasem. To właśnie dzięki tym umiejętnościom gatunek ten odnosi takie sukcesy. Czyli koty lubią przebywać obok nas. Chyba nie doceniłem tego, jak chętnie koty przebywają ze sobą nawzajem. Coś w ich psychice odpowiada naszej psychice. Chyba stąd te silne więzi. Wiemy już, dlaczego dzikie koty polubiły ludzi. Wiemy, w jaki sposób przystosowały się do otoczenia i swojej nowej roli, tak bardzo różnej od tej, którą spełniały na łonie natury. Ale co nam daje bliskość kotów? Czemu tak nas przyciągają? To całkiem inna historia. Palm Springs, Kalifornia. Trwa regionalna wystawa kotów. Oto największa rasa związku hodowców kotów, Maine Coon. Malutki ogonek. Ponad 200 wypielęgnowanych zwierzaków pręży się przed fanami. Głupi, ale ładny. Wszyscy tu kochają koty, ale nie wszyscy z tych samych powodów. Ma pręgi na ogonie i pręgowany pyszczek. Z tych prążków układa się literka M. Niektórych fascynują powiązania kotów z bardzo groźnymi stworzeniami. Tygrysy czy lwy są podobne do kota domowego. To niezwykłe, że nasze koty są spokrewnione z tymi magicznymi, dzikimi zwierzętami. Ta rasa ma odmianę krótko- i długowłosą. Oto kot długowłosy. Niektórzy lubią koty, które są czymś innym, niż by się wydawało. Najbardziej lubię Maine Coony, chyba dlatego, że są niczym psy. Psy przebrane za kota. On musi mieć gdzieś suwak. Inni kochają koty ze względu na umysł, nie ciało. Gdy byłam mała, nie mogłam mieć kota. Miałam psa, żółwia, ale moi rodzice nie lubili kotów. Dostałam je przez przypadek i zakochałam się w ich inteligencji. Oto drugie miejsce w kategorii kotów długowłosych. Ludzie lubią też koty za ich niezaprzeczalną zmysłowość. Koty śpią z ludźmi, zawsze chcą z człowiekiem być, sprawiają, że dobrze się czuje. Są zorientowane na ludzi. Gdy tylko siądę na kanapie, wskakują mi na kolana. Opiece nad kotami poświęcamy dużo czasu i pieniędzy.
A koty odpłacają nam za to. Bywa, że w zaskakujący sposób. Milo. Milo mieszka ze swoją siostrą Meg, kotką Molly i właścicielami Karen i Billem. Widzicie, jaki jest ładny, z tym, że ja jestem nieobiektywna. Jest bardzo silny i bardzo kochany. Taki kochany, że obsypuje bliskich podarkami. Ma niezwykły obyczaj. Przynosi do domu swój skarb. Długie liście kordyliny i robi przy tym okropnie dużo hałasu. Wiele kotów przynosi prezenty właścicielom. Wow! Ale wielki wąż, ogromny. Ale może odbieramy to jako miłość, bo jesteśmy próżni. Nie ma w tym żadnej magii, gdy kot przynosi wam szczura. Co chce osiągnąć? Przynosi pożywienie do swojego schronienia. Chce mieć pewność, że przeżyjecie. To właśnie robią koty na swobodzie. Przynoszą pożywienie w okolice swojego gniazda. Koty przyłączyły się do nas 10 tysięcy lat temu, ale wciąż muszą się uczyć, jak z nami żyć. Naukę trzeba zacząć wcześnie. Jeśli nie nawiążą z nami relacji jako młode kotki, to później już tego nie zrobią. Socjalizacja między 2. a 7. tygodniem życia jest niesłychanie ważna. Jeśli w tym czasie kocięta nie mają kontaktu z ludźmi, nie są podnoszone 10 razy dziennie, będą sprawiały problemy. Takie właśnie koty trafiają do schronisk. Po prostu nie oswoiły się z ludźmi, kiedy były małe. Ale choć wczesne nawiązanie relacji między człowiekiem a kotem jest niezwykle ważne, nie znaczy to wcale, że koty kochają nas za to, kim jesteśmy. Zachowanie, które odbieramy jako uczucie, ma tak naprawdę całkiem inne podłoże. Czemu siada nam na kolanach? Zachowuje się niczym kociak. Jedyny okres w życiu, gdy kot dostaje tyle ciepła od innego osobnika, to czas, który spędza z matką. Siedzi tu jako dziecko, czuje promieniujące od nas ciepło. Wielu właścicieli zastanawia takie ugniatanie łapkami. To także pozostałość z wczesnych relacji z matką. Kot robi to, bo traktuje was jak matkę. Takie zachowanie wiąże się z karmieniem. Kocięta ugniatają ciało rodzicielki, chcąc pobudzić wytwarzanie mleka. A głaskanie? Koty to chyba kochają. Kocie mamy z pewnością tego nie robią. My myślimy o tym jako o głaskaniu. Kotu przypomina to wylizywanie przez matkę. Proporcje między ludzką dłonią a rozmiarem ciała dorosłego kota są zbliżone do tych między językiem kotki a ciałem kociaka. A mruczenie oznacza miłość, prawda? Mruczenie pozwala nam bliżej poznać kota. To dziwne zjawisko, coś, co jest charakterystyczne dla kociąt. U dorosłych kotów to jakby pozostałość z czasów młodości. Kocięta muszą wydawać dźwięk, dzięki któremu porozumieją się z matką, a ona z nimi. Tego dźwięku nie może słyszeć nikt inny, bo na matkę z młodymi czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Mruczenie to znakomity sposób, by mama i młode czuły bliskość po cichu. Nasze reakcje powodują, że budzimy w dorosłym kocie kociaka. Koty domowe wydają wiele dźwięków, zwłaszcza w obecności właścicieli. Używają 23 rodzajów mruczenia, pomruków, syczenia i miauczenia. Porozumiewanie się głosem jest zarezerwowane dla ludzi. Rzadziej zdarza się między kotami. Jest rodzaj miauczenia skierowany tylko do ludzi. Brzmi trochę jak bulgoczące miauknięcie i wymusza na nas reakcję. Koty przystosowały się też do panującego w ludzkim świecie hałasu.
Rozumieją, że znacznie częściej niż one posługujemy się głosem. Gdy mieszkają z nami, widzą, że jeśli chcą zostać zauważone, muszą wydawać dźwięki. Najczęściej podkręcają więc głośność i miauczą. Dają znać, że chcą naszej uwagi. Proszę mnie nakarmić, miau! A gdy miauczenie nie działa, znajdą się inne sposoby. W dzieciństwie często patrzyłam na swojego psa i żałowałam, że nie może się do mnie odezwać. Chciałam zrozumieć, co myśli. Koty syjamskie można zrozumieć, zobaczyć, o co im chodzi. Samuel? Co się stało? Nauczyliśmy się z nimi komunikować. Gdy spotykają się dwa koty, dochodzi do komunikacji. Kot, który gotów jest się odważyć i podejść nieco bliżej, podnosi ogon. My instynktownie robimy to samo. Gdy zamierzamy przywitać kota, opuszczamy rękę i mówimy cześć. Ale kot widzi pionowe linie, tak jak zawsze, jako pionowe linie, więc nawet na takim poziomie bierzemy udział w kociej grze. Nauka kociej mowy ciała jest ważna, czasem nawet bardzo ważna. Znam jej zachowanie, sygnały. Patrzę na ruchy jej oczu, uszu, na drganie ogona, na wszystko. Lexi była produktem handlu zwierzętami. Pewien młody człowiek kupił ją, myśląc, że fajnie będzie mieć w domu tygrysa. Kazał usunąć jej pazury, bo tak miało być bezpieczniej. Niestety, kiedy te koty osiągną młodzieńczy wiek, zaczynają się zachowywać dosyć zawadiacko. Jej właściciela zaniepokoiło to na tyle, że nie chciał jej już mieć, więc wzięliśmy ją my. Terry Werner opiekuje się porzuconymi dzikimi kotami, lwami, pumami, rysiami i lampartami. Koty domowe i koty dzikie zachowują się bardzo podobnie. Często mówię ludziom, że jeśli mają w domu kota domowego, mają małego tygrysa. W przypadku ważącego 270 kg tygrysa stawka jest nieco wyższa, ale zasady pozostają te same. Uwielbiają się bawić piłką i pudłami. Kot domowy pobawi się czymś, może drapnie, a one wszystko rozwalają. Widać też, jak czają się na siebie. Czyhają na ptaki, na ofiarę. Kot domowy może ugryźć, co boli, i zostawia ślady, w najgorszym razie parę szwów, ale ugryzienie przez któreś z tych zwierząt może pozbawić ręki albo i życia. Może więc, jeśli chcemy zrozumieć, co robią nasi pupile, powinniśmy sobie wyobrazić, że obserwujemy je na swobodzie. Roger Taylor chce się dowiedzieć, jak daleko wędrują koty, gdy znikną nam z oczu. Właśnie dostał wyniki badań. Zapis wędrówek Patch. Patch to starsza dama, ma już 13 lat. Ale to wcale nie znaczy, że siedzi w domu. Właściciele nie mają pojęcia, jak wygląda jej tajemne życie. Może gra w zespole jazzowym, jak w filmie Arysko traci. Patch zachowuje się jak typowa kocica. To znaczy, ma swój ogródek i kawałek ogródka sąsiadów, bo większość kotów nie lubi używać swojego ogródka jako latryny. Dla dzikiego kota znakowanie, patrolowanie i obrona terytorium to czynności o ogromnym znaczeniu. Może chodzić o obronę źródła pożywienia, o gody czy o potomstwo. Trudno uwierzyć, że to ważne także dla dobrze odżywionego, udomowionego kota. Ale tak jest. I właśnie to mówią Patch jej geny. Terytorium tej kotki to niewielki obszar, ogródki po obu stronach jej ulicy.
Oznacza to, że Patch rzadko oddala się więcej niż 90 metrów od drzwi swojego domu. Oddawanie moczu, drapanie i ocieranie się mówią konkurentom, że to jej teren. Analiza danych GPS wykazuje, że badane koty podzieliły dzielnice terytoria, w centrum których znajdowały się ich domy. Ale właściciele nie wiedzieli, że podkradający liście Milo to Aleksander Wielki wśród tutejszych kotów. Bądźcie gotowi. Milo zawładnie światem. Kocur przemierza duże odległości. Jego teren obejmuje 40 ogródków i przekracza kilka dużych ulic. Jest 20 razy większy niż teren starej Patch. Milo przemierza wielkie obszary. To potężne terytorium dla każdego kota, a wszystko przez stres. Ale nie psychologiczne, tylko związane z rozmiarem populacji. Widzimy tu reakcję na duże zagęszczenie kotów. On radzi sobie z tym, władając większym obszarem. Chce być sam. Chodzi mu między innymi o to, żeby móc na jakiś czas od wszystkiego się oddalić. A jeśli jakiś kot tego nie rozumie, Milo jest gotów mu to wyjaśnić. Kocia kamera pokazuje pojedynek z kociej perspektywy. Na swobodzie kocury kopulują z tyloma samicami, z iloma się da. To ważne także dla naszych kotów. I jest to kolejny powód, by chronić terytorium przed intruzami. Niezależnie od rozmiarów terytorium, jego sercem jest zawsze ludzki dom. Koty przepędzają intruzów i z niego. Megan mieszka pod San Francisco ze swymi trzema kotami. Młode samce walczą niemal nieustannie. Są niczym nastoletni chłopcy, wiecznie się siłują, chcąc udowodnić, który z nich rządzi. Mieszkanie Megan jest małe, więc niełatwo jest im schodzić sobie z drogi. Dom urządzony jest zwykle tak, by wygodnie było właścicielowi, a nie kotu. Gdy między kotami zaczyna się konflikt o miejsce, w którym jest woda, o jedzenie czy może o kuwetę, kotom włącza się myślenie terytorialne. I to powoduje konflikty. Pewnie zauważyliście, że koty zdają się mieć pewną obsesję. Gdziekolwiek by były, starają się wejść najwyżej, jak się da. Gdy kot jest wysoko, wyżej niż inne koty, osiąga bardziej asertywną pozycję. Może skoczyć i zaatakować innego kota. Może ogarnąć wzrokiem większy obszar terytorium. To tak jakby mówił, jestem bardziej dominujący. Mogę patrzeć z góry na podległe mi koty. Ludzie czynią to w czasie wojny. Każda ze stron chce zdobyć wyżej położony teren. To, co jest prawdą w przypadku kota domowego, sprawdza się też w odniesieniu do bezdomnych kotów. Rzym słynie z bezdomnych kotów. Ocenia się, że żyje ich tu 300 tysięcy. Jedna kolonia zadomowiła się w starożytnych zabytkach miasta. Jest tu wiele miejsc na szczytach murów. Budzą one zazdrość, są przyczyną walk. Zdziczałe koty to wyjątkowe stworzenia. Ani w pełni dzikie, ani oswojone. Żyją na obrzeżach ludzkich społeczności.
10 tysięcy lat temu ich przodkowie zdecydowali się na różne kompromisy, by żyć obok nas. Te zwierzaki nie muszą tego robić. Kot, gdy trzeba, łatwo przystosowuje się do życia na ulicy. Po huraganie Katrina szukaliśmy kotów. Nawet po 2 tygodniach znajdowaliśmy takie, które łapały ptaki i jakoś sobie radziły. Może nie najlepiej, ale pies nie poradziłby sobie wcale. Koty domowe z łatwością wracają do swojej dzikiej natury. W ciągu 1 pokolenia mogą zupełnie zdziczeć i dobrze radzić sobie same. To wyjątkowa cecha. Być może przodkowie tych zdziczałych kotów żyli z ludźmi, a potem znaleźli się na ulicy. Po wielu pokoleniach koty wykształciły szczególny tryb życia. Obserwując je, nie trudno sobie wyobrazić, jak wyglądało to 1000 lat temu, gdy pierwsze koty zaczęły przemykać po ludzkich osadach. Gdy udomowione koty żyją razem, rozwijają tożsamość grupową i hierarchię, jak w stadzie lwów. Ważne jest pachnieć, tak jak całe stado. W takim czyszczeniu nie chodzi tylko o higienę. Czynność ta pomaga rozprowadzać zapach. Tak jest też w przypadku kotów domowych. Koty czyszczą sobie nawzajem sierść i pyszczki, a czynność ta wzmaga poczucie bliskości. Pomaga też wytworzyć woń stada, a dla kotów liczy się przede wszystkim właśnie zapach. Jeśli wszystkie pachną podobnie, będą czuły, że należą do jednej grupy, że są ze sobą związane, są wobec siebie przyjazne. Jeśli więc kot zacznie wylizywać was, nie daje wam do zrozumienia, że potrzebujecie kąpieli. Być może mówi wam w ten sposób, że widzi was jako członków swojej rodziny. Zapach ma dla kotów ogromne znaczenie. Koty muszą wiedzieć, które zapachy są dobre, a które nie. Zapach, który daje samcowi znać, że samica maruje? Dobry. Zapach, który mówi, należy do twojego stada? Też. Zapach, który głosi, to moje miejsce, moja toaleta, a tu jadam? Nie tak dobrze. To instynkt przetrwania każe im zakopywać odchody w kuwecie. Chodzi o to, by ich zapach nie wabił drapieżników lub kotów konkurentów. To samo dotyczy jedzenia. Koty na ogół zostawiają czystą miseczkę. Ale jeśli coś z posiłku zostanie, robią co w ich mocy, by ukryć zapach resztek. Relacje ludzi z kotami przynoszą korzyść obu stronom. My mamy wspaniałych towarzyszy. Koty zyskują bezpieczeństwo, jedzenie i dach nad głową. W tym związku zasady ustalamy my. Bezdomny kot różni się od wypieszczonego persa, który żyje na 13 piętrze ze swą ludzką rodziną. Jego łapa nigdy nie tknęła ziemi. Możliwe, że nigdy nie był na dworze. Koty, które trzymamy w domu, nie mają szansy zaprezentować pełni swojej kociej natury. Gdyby zapytać kota o idealny program dnia, życia wśród ludzi pewnie by w nim nie było. To dla kota kompromis. Kevin Fitzgerald jest weterynarzem od 30 lat. I nawet przez ten czas zaobserwował różne zmiany. Widzimy, że koty żyją dziś dłużej, za sprawą lepszego odżywiania i lepszej opieki. Musimy dostosować medycynę do potrzeb różnych grup wiekowych. Dawniej skupialiśmy się głównie na kociętach, na kastrowaniu ich i szczepieniu. Teraz mamy do czynienia z problemami geriatrycznymi, cukrzycą, kataraktami, reumatyzmem, chorobami serca czy nerek. Nic ci nie zrobię, siedź sobie spokojnie, posłucham ci serca. Frank to stały pacjent, ma chore serce. Stres może być dla niego niebezpieczny. Denerwuje się. Koty nie cierpią wizyt u lekarza. Gabinet to dziwne miejsce. Trochę schudł. I bardzo dobrze.
Problem z kotami jest taki, że myśliwego, który skrada się i skacze, przerobiliśmy na piecucha. Dość spojrzeć na dzikie zwierzęta. Jako student weterynarii żartowałem, że nie ma tłustych lwów. Ale gdybyśmy musieli ganiać wszystko, co jemy, też bylibyśmy chudzi. Otyłość jest jednym z największych problemów, z jakimi mamy do czynienia. Wcale nie jestem przekonany, czy koty powinny jadać tak często i tak dużo jak my. A przecież w Ameryce to wielki problem w przypadku ludzi. Myślą, kąsek dla mnie, kąsek dla ciebie. Trudno powiedzieć ważącemu 160 kg człowiekowi, że jego kot ma nadwagę. Kiedy wprowadziliśmy koty do swojego świata, pozwoliliśmy im żyć w sposób, który musiał się okazać niezdrowy. Dążyliśmy do stworzenia kota doskonałego, więc zaczęliśmy korzystać z genetyki, by zmieniać fizyczne cechy kota, a nawet tworzyć nowe rasy. Kiedy Pan Bóg rozdawał nosy, stanęła nie w tej kolejce. Te rozkoszne noski i inne wrodzone cechy powodują problemy. Persy są ładne, mają mały nosek, duże oczy, małe uszka. To naturalna mutacja. Oznacza, że takie się rozmnażają i takie się rodzą. Prowadzimy chów ze względu na piękne futerko. Albo martwimy się, czy kot ma dość długi ogon. Patrzymy tylko na jego powierzchowność, a tymczasem kot może mieć problemy ze zdrowiem. Widujemy koty z płaskimi pyszczkami, które mają problemy z oczami, z oddychaniem, zmianami w obrębie nosa. Mają wydłużone podniebienie miękkie, zapadające się tchawice. Natura nie planowała takiego noska guziczka. W najbardziej ekstremalnych przypadkach nasze dążenie do niezwykłości tworzy zwierzęta, które nigdy nie zdołają odpowiedzieć na zew natury. Tworzymy designerskie kotki. Różnią się od kotów sprzed 100 lat. April Argin hoduje chyba najdziwniejsze koty domowe. Nagie i krótkonogie Bambino. Niektórzy sądzą, że to przesada mieszać dwa geny, dwie mutacje. Ale April jest oddana tym dziwnym kotom od czasu, gdy miała swojego pierwszego Bambino. Gdy kotka była ciężarna, była urocza. Miała tak krótkie nóżki, że przez ostatnie 2 tygodnie ciąży szorowała brzuchem po podłodze. Musieliśmy jej zakładać sweterek, bo martwiłam się, że trzyma brzuszek na zimnych kaflach. Niektóre rasy mają naprawdę niezwykły wygląd. Żeby to uzyskać, trzeba prowadzić bardzo wybiórczą, skierowaną na dane cechy hodowlę. Może to jednak oznaczać, że przy okazji pomnożymy cechy niepożądane. Powielimy geny, których wcale powielać nie chcemy. April rozumie, jakie problemy wiążą się z tym typem hodowli. Nasze kocurki to Bambino, mają więc gen krótkich nóg. Zaś nasze kocice to zwykłe sfinksy, które mają gen nóg długich. Ponieważ gen krótkonożności występujący u Bambino jest dominujący, łączenie obojga wyposażonych w niego rodziców byłoby zabójcze. Nie czulibyśmy się z tym dobrze. Dzięki tak starannej hodowli, Bambino to idealne zwierzątka do domu. Te koty nigdy nie poradziłyby sobie na swobodzie. Są zbyt delikatne, nie rozumieją niebezpieczeństw. Nie mają sierści, więc nie mogłyby zachować ciepła w nocy, ani ochłodzić się w czasie dnia. Nie byłoby im dobrze. Nowe rasy, takie jak Bambino, są od nas całkowicie zależne. Nie umiałyby zdobyć pożywienia, choćby ich życie od tego zależało. A tak właśnie by było. Koty są tak świetnymi kompanami, bo umieją się doskonale przystosowywać do naszego sposobu życia. Dlaczego odnoszą takie sukcesy? Bo umieją zabierać jedzenie z talerza. Mają ostre kły i pazury, powinny polować, ale umieją się dostosować. I to robi z nich mistrzów sztuki przetrwania. Ostatnie 10 tysięcy lat spędziły u naszego boku, nie rezygnując jednak ze swojej prawdziwej natury. Uważam, że kot jest kotem, bo w jego małym ciele drzemie lew. Kot poradzi sobie sam.
Mój piesek Chihuahua natychmiast by się zgubił, ktoś by go zjadł. A te zwierzaki są znacznie bliżej tego, jakie powinny być. Powinny być kotami. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Anna Mieścicka, Liderdale. Konsultacja dr Grażyna Winiarska. Czytała Justyna Gardzińska.